Hej, siemano wszystkim, tutaj Alessandro, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z GTA 5, moi drodzy. Ostatnio, jak pamiętacie, sporo graliśmy sobie Franklinem, nieco nadrobiliśmy zaległości właśnie tym z bohaterów. Właśnie nasza ostatnia misja miała związek właśnie z koleżanką Franklina, czyli Tanią, i jej mężem BJ-em, który miał spore problemy ostatnio ze swoim życiem osobistym. No i właśnie tutaj w związku z tym nie mógł wykonywać swojej codziennej pracy, czyli właśnie jazdy holownikiem, co musiał robić za niego Franklin. To już oczywiście takie dwie misje mieliśmy w tej grze, jak pamiętacie. Pewnie takich misji będzie jeszcze sporo. Zatem Franklinem już się troszeczkę nagraliśmy. Myślę, że dobrym pomysłem będzie teraz przełączenie się nam Michaela, z którym z kolei dawno nie graliśmy. Ostatnio również gdzieś tam w misję wplątał nam się Trevor, no ale Michaela już nie widzieliśmy bardzo dawno. Zatem zastanawiam się, co teraz nasz bohater robi. Pewnie jest gdzieś w okolicach własnego domu, pewnie z daleka od swojej rodziny, z którą ma sporo problemy. No proszę bardzo, siedzi sobie tutaj gdzieś tutaj na ławce, pali cygaro w parku, no i nie jest oczywiście zainteresowany spędzaniem czasu ze swoją rodziną, no która go bardzo irytuje, nie ma się też co dziwić. Dobra, zatem wsiądźmy może do... O, proszę bardzo, mamy tutaj telefon od Steve'a, czyli tego gościa z FIB, zobaczymy, czego od nas chce. That's not the name in your file, Michael. Steve Haynes here. Yeah, agent douchebag. Hey, that poor sumbitch we grabbed for you still breathing? See for yourself, right now. Trevor Phillips is on his way to help with the debrief. Warehouse, off Dutch London in Banning. Great. Sounds just like my kind of party. No to jak widzicie, mamy kolejną misję związaną z tymi gościami z FIB, w którą po raz kolejny wpląta się Trevor. Zatem po raz kolejny, zarówno w przypadku Franklina, jak i właśnie Michaela, do naszego wątku głównego wpląta się Trevor, na którego, jak widzicie, możemy się teraz przełączyć. No i co sobie może w tym momencie zrobimy, ponieważ to nam gra sugeruje. Zobaczmy, co tutaj słychać u Trevora, który również weźmie udział w tej misji. No i jest właśnie już gdzieś koło magazynów, do których mamy się udać. Jak widzicie, tutaj Franklin już... A to dobre. No tutaj oczywiście Trevor nie ma problemów z załatwianiem się w miejscach publicznych. On w ogóle nie ma z niczym problemów, taki ma właśnie charakter. Nothing like meeting a bunch of creeps from the government in a quiet building for someone to grow balls. You see his face that last time I popped him. Boom! Oh, ladies! God, you're an asshole. You, you back there. I know you, but you? You I don't know. Yeah, well, until I see reason otherwise, why don't we just keep it that way? Steve, what a pleasure, bro. Oh! He reminds me of one of those guys you see advertising pills for middle-aged men that can't get erection. No tutaj oczywiście Trevor nie przestaje rzucać z żartami, czego raczej za bardzo Steve nie lubi, co widzieliście w rozmowie z Michaelem w jednym z poprzednich odcinków. You, where did we meet? Nowhere, pal. Yeah, we did. No to oczywiście stary znajomy Michaela z dawnych lat, jak pamiętacie. No i proszę bardzo, jest ten gościu, którego ocaliliśmy z tego wieżowca. Pamiętacie, w jednym z poprzednich odcinków w tej misji brał udział i Michael, i Trevor, i Franklin. Huh? Azerbaijanis. I do audiovisual, hi-fi audiovisual. It's top man, good price, VIP, you know? You're a fucking spy. And the asswipes at the agency know this. So I need to know. What did you tell them? And what did they tell you? I told them what I tell you. Uh-huh. What is... Hey! Whoa, what is this? The house in Rockwood Hills. The man who owns it. He works at the consulate. Oh, that's all I know. That's it. That's it. That's it. I go. You're gonna make him speak. No. You two are gonna drive up to Rockwood Hills. No. And when we find out which man is the man with the problem, you put him down. No. I'm tired of these fucking nitwits at the agency taking all the glory. Let me go. Hey, fuck is all this, huh? I think it's a good time, buddy.
You know? Go for a drive. Wait. No. You get to work, and I'm not here. The guy's your neighbor. Caesar's Place, Rockford Hills. Udaj się do domu, taką tutaj mamy teraz właśnie. Takie mamy polecenie do gry, od gry. No moi drodzy, to jest misja, którą widziałem akurat na YouTubie. Tak jak już mówiłem, sporo odcinków, zbyt wielu odcinków na YouTubie z GTA 5 nie oglądałem specjalnie oczywiście, żeby nie przyjąć sobie zabawy, tak jak już wam mówiłem. No ale jednak tę misję na YouTubie wielokrotnie widziałem, mniej więcej wiem, na czym ona polega. Ona będzie polegała na torturowaniu po prostu tamtego gościa. No pewnie za chwilkę się za to zabierzemy, kiedy gra każe nam się przełączyć na Franklina, na razie gramy, na, przepraszam, Trevora, na razie gramy sobie Michaelem. Townley's taking scores again. The Los Santos reboot. If we didn't control the situation and he'd unearthed this connection, then what? No nie, nigdy się nie uda przejechać bez kraksy całej trasy. No ale nic, to jest taki dodatkowy oczywiście smaczek GTA 5, żeby właśnie te wszystkie kraksy tutaj, te efektowne zderzenia właśnie miały miejsce w grze. No nie, nawet na ręcznym nie mogę wejść dobrze w zakręt, bo zawsze jakiś samochód gdzieś mi wyskoczy. Does he know how long you've been working with the FIB? How long? The fuck does that matter? Either you were working with us before the cash depot job, you walked your crew into an ambush, one of them spent 10 years on the run, and the other landed in a federal penitentiary. Or we stumbled on the cash depot job, Brad went down, you went down, Trevor got away. The FIB cut you a deal on your sickbed, faked your death, and you end up here. Who's to say which of those is true? No more car accidents. Whoa. That there's any doubt probably accounts for you being alive. Back there, Trevor made you right away. The second he saw you. You remember after the bust, I was in all the papers. I was on the evening news. The man who killed Michael Townley. Yeah, I was quite a trophy. A good head to hang on your wall. Back then, sure. Not now. No tutaj oczywiście ten gość, który jedzie z Michaelem, opowiada mu, w jaki sposób tutaj sprawił, że Michael, że śmierć Michaela została właśnie upozorowana po tym całym napadzie z samiutkiego początku gry. No i dobra, udajemy się tutaj, ale to chyba nie jest dom Michaela. This is bullshit. This place. Davey, they've been shooting the real cunts of suburbia here the last few weeks. No way that's your guy. Shit. You are kidding me. I'll call Steve. Tutaj oczywiście oni pojechali do tego gościa, o którym mówił ten facet, którego właśnie przywiązał Steve do krzesła. Okay. You sure you don't silence him just to make sure? We're silencing someone. We're silencing the right someone. Get me another address. Hey, you want a coffee? Can I get you anything? No i proszę bardzo, przełączamy się tutaj na... We need a new address from Mr. K. Przełączamy się na Trevora oczywiście. Wybierz narzędzie z wózka. Poszczególnymi torturami używaj spacji, aby monitorować na jakiego ekran stan zdrowia i pracę serca. Przez torturami może on potrzebować zastrzyku z adrenaliny. Wybierz WASD i naciśnij przycisk myszy, aby wybrać narzędzie tortur. Dobra, na początek może niech będą kleszcze. Tak, oczywiście będziemy starali się od tego gościa wyciągnąć jakieś informacje. Na początku wyrywanie zębów. Przytrzymaj przycisk myszy, aby chwycić ząb. Zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby wyciągnąć. Ok. A jak widzicie, to jest dosyć trudne, ale jednak się udało. No tak naprawdę wyrywanie zębów na żywca skończyłoby się pewnie omdleniem tego gościa. No ale jednak jak widzicie, on cały czas żyje, zatem przyszedł czas chyba na następną torturę. Lives in Chumash, the Western Highway.
A zatem tutaj, proszę bardzo, Michael wraz z tym policjantem udali się na kawę dla odprężenia. No jednak Trevor z drugiej strony ma pełne ręce roboty. No i tutaj dostaliśmy oczywiście nowy adres od tego gościa. No i zatem udamy się w kolejne miejsce. Udajemy się teraz do Chumash. Cokolwiek to znaczy, czy to jest nazwa ulicy, czy nazwa dzielnicy, tego dokładnie nie wiem, ale w każdym razie zjazd Western Highway. Western Highway to jest pewnie nazwa autostrady, czy nazwa drogi. Zatem teraz udajemy się w kolejne miejsce, które zostało wskazane przez tego torturowanego gościa. No i zobaczymy, czy tym razem trafimy na odpowiednią osobę. Zobaczmy w ogóle na mapie, jak daleko to jest. No jedziemy dobrze, jedziemy jedną tutaj rozsądną drogą. Dobra, teraz musimy zjechać sobie... A, jeszcze nie tutaj. Musimy zjechać sobie tutaj. No i udajemy się zatem do miejsca wskazanego przez tamtego faceta. Zobaczymy, czy tym razem to miejsce okaże się poprawne, czy jednak dalej Trevor będzie musiał od tego gościa jeszcze coś wyciągnąć. Has he said anything about Brad? Fuck yeah, he has. Plenty. I keep changing the subject. You know, he thinks you might actually commute Brad's sentence when this is all over. That's good. Fine work. We'll send another letter. It's about time anyway. Oh, so that's you who's been sending those fucking letters to Trevor, huh? Yeah. He thinks they're from Brad, who he thinks is locked up in high security and not, well, not 6 feet under in a grave marked Michael Townley. The trainees write them. It's a good exercise. Yeah, the fuck. How'd that get started? A few years ago, a letter came to the federal prison system addressed to Brad. Zobaczymy, czy to jest dobre miejsce, które zostało nam wskazane. This'll do. No, proszę bardzo, mamy tu jakiś zestaw. Nie wiem, czy to jest jakaś broń. O, proszę bardzo, to jest... jakiś karabin czy coś w tym stylu. No i tutaj pewnie Trevor będzie musiał wybrać kolejną torturę. Były już oczywiście kleszcze. No to teraz może weźmiemy sobie ten klucz francuski. O, właśnie, teraz mamy go do wyboru. Naciśnij lewy przycisk myszy, aby zamachnąć się kluczem. Wow, to musiało boleć. Middle height, middle build, whatever. He's dark, okay? He's Azerbaijani, for God's sakes. Look around. That enough for you? Znajdź cel, proszę bardzo. Teraz musimy namierzyć gościa, którego tamten facet nam... We're live. You see anyone down there who might be an Azerbaijani? Fuck do I know? You might be an Azerbaijani, for all I know. What's one look like? Oczywiście potencjalnych celów mamy bardzo dużo. W zasadzie nie wiem, którego gościa mam trafić. Anyone stand out? No, they all kind of blend in. Make a call, Dave. We're gonna need some more info on this guy. They're having a party down there. No to oczywiście przełącz się na Trevora. Teraz tak nam gra tutaj podpowiada, zatem przełączamy się. They ain't gonna cut it, my friend. Shit. Let me think. I remember. Sorry, too late. Trevor, show our contestant what he's won today. I remember. No, proszę bardzo, weźmy kolejne narzędzie. No teraz niech to będzie prąd. Tego jeszcze tutaj nie było. Not the clip. Don't do it. No. Przytrzymaj lewy przycisk myszy, aby zaczepić lewą klamrę i prawą, aby przyczepić prawą. Naciśnij E, aby puścić napięcie. Dobra, mamy. Dobra, no ale co nam to daje? Dobra, przycisk. Please.
Aha, to o to chodzi, mamy po prostu przytrzymać. A proszę bardzo, jego puls wzrósł już do 185. No zobaczymy, może ten gościu zatem poda nam więcej informacji na temat tego naszego celu. No, czy czas na brodę to i tak ogranicza nasze poszukiwania do mniej więcej 5 osób. You know, I'm thinking maybe we ought to just take 2 bullets and put them in our informant and just call an airstrike on Chumash Beach. We're back in. Give me some eyes. Dobra, zobaczmy, który z nich ma brodę. Who am I looking for? Na pewno ten. Steve saying beard. What do you got? Anything specific or ten też. Some stubble gonna cut. Ten też. No, brodaczy, jak widzicie, jest tutaj bardzo wielu, zresztą to są Azerowie, no to nie ma się co dziwić. There's a few beards at this party. Vinewood's full of weak chins. Place is famous for it. Damn. Beards are in fashion in Chumash. No i wciąż oczywiście tutaj mamy za mało informacji. Jeszcze będziemy musieli raz się przełączyć na Trevora, co oznacza dla tego gościa kolejne kłopoty. O, dobra. No, on ma brodę, tutaj nam zbyt dużo nie mówi. Dobra, weźmy kolejne narzędzie. No, jeszcze tego kanistra nie braliśmy. No proszę bardzo, tutaj jak widzicie, Trevor wykorzystuje dość nowatorskie metody. Przytrzymaj, aby lać wodę. Proszę bardzo, jak na razie na tego gościa to specjalnie nie działa. Przytrzymaj jeszcze raz lewy przycisk myszy. Today's lesson is about government regulation. Lesson? This is meaningless. Mr. K. Mr. K. I don't know anything, please. Okay. He chain smokes. Jest leworęczny. Aha, what's proszę that? Bardzo. Kolejna informacja zatem. Pali jak komin, nie jest leworęczny. Może to nam wystarczy. In these bearded guys at the party smoke cigarettes. Mr. K says he smokes like a pack of 2 a day. Redwood cigarettes. Papierosy marki Redwood. No z takiej odległości raczej tego nie zobaczymy. No, mamy tutaj jeszcze gości na dole, ale żaden z nich. O, ten pali jest leworęczny. Wskazywać by mogło, że to jest ten gościu. Żaden z nich nie pali papierosów. Ten pali, ale jest praworęczny. Leworęczny jest natomiast ten w czerwonej koszuli. Może to jego mamy zlikwidować. O, chyba ten gościu. Dobra, strzelamy. Davey, I got someone. Definitely a lefty. Redwood smoking, bearded. Dobra, udało nam się zlikwidować gościa. Zobaczymy, czy zlikwidowaliśmy dobry cel, czy jednak nie. Dobra, zatem ta część naszej misji się udała. Let's go. Come on. Wait a sec, Mitsu. Fuck, let's just go, okay? I ain't gonna let those G-Man fucking scumbags tell me what to do. What? You just tortured me. Don't ask too many fucking questions. Let's go. Get up. Come on, up the fucking stairs. Oh, fuck's sakes.
No proszę bardzo, nie ma się co dziwić, że ten gość ma problemy z chodzeniem, skoro tym wielkim kluczem przetrąciliśmy mu kolano, potem wyrwaliśmy mu ząb, wcześniej poraziliśmy go prądem, jeszcze żeby tego było mało, prawie go utopiliśmy. Dobra, teraz udajemy się na lotnisko. Taki mamy teraz przykaz od gry. Hey, how's your mouth? It hurts. Can you speak? Kind of. No tak, w zasadzie powiem wam szczerze, nie widziałem tej misji w całości i myślałem, że na końcu ten cały Steve zastrzeli tego naszego torturowanego, no ale jak widać tak się nie stało. You're flying a long way from this country and you're gonna spread your message. I don't have a message! You're a torture advocate! Advocate? The media and the government would have us believe that torture is some necessary thing. We need it to get information, to assert ourselves. Did we get any information out of you? I would have told you everything! Exactly! Torture's for the torturer, or the guy giving the order to the torturer. You torture for the good times. We should all admit that. Torturuje się dla frajdy. No w przypadku Trevora na pewno. Sometimes you torture for the torturee, but only if they're prepared to pay. I am very unwell. It's me with you. Jesus Christ, good grief. I thought we really bonded, but now I'm having my doubts. Jesteśmy na lotnisku. Departures. Jesteśmy na lotnisku, gdzie właśnie podwieźliśmy tego torturowanego gościa. No i tutaj oczywiście Trevor kazał mu wynosić się z miasta i pozostać po prostu anonimowym. No tak jak już wam mówiłem, nie sądziłem, że ten gościu zostanie wypuszczony. Myślałem, że na końcu właśnie go zastrzelą, no ale jednak tak się nie stało. No i tutaj Trevor wypuścił torturowanego gościa, no i puścił go wolno, a co się już z nim stanie, no to pewnie już nie jest sprawa, to nie jest już pewnie sprawa Trevora. No i cóż, misja jak na szkoleniu została właśnie przez nas zakończona, zatem moi drodzy, w tym momencie może zapiszemy sobie odcinek i kolejny odcinek właśnie w kolejnym odcinku będziemy szukali sobie kolejnych misji fabularnych. Zatem bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych. Jak widzicie, dla Trevora mamy tutaj sporo misji do wykonania, bo jest tutaj pod literką T, pod literką B. No i mamy tutaj kolejną rzeźnię. Mamy również dosyć daleko na mapie nieznajomi i dziwacy. Zatem jakie misje wykonamy sobie w kolejnym odcinku, o tym przekonacie się, oglądając nasze kolejne spotkanie. Tymczasem na razie, trzymajcie się, cześć!